Dzień dobry kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o powstaniu styczniowym i niezwykle interesującej postaci, jaką był jeden z przywódców powstania styczniowego, Romuald Traugut. Ale zanim przejdziemy do samego powstania, chciałabym Wam wspomnieć o kilku wydarzeniach je poprzedzających, bo powstanie styczniowe w tym momencie u Was w podręczniku jest tak troszeczkę wyrwane z kontekstu, a ja bym chciała, żeby Wam się to układało, więc wspomnę o najważniejszych rzeczach, o których moim zdaniem warto pamiętać. Jak wiecie, do pierwszego rozbioru Polski doszło w 1772 roku. Rosja, Austria i Prusy to trzy państwa, które dokonały pierwszego rozbioru Polski. Na Sejmie w 1773 roku zatwierdzono układ rozbiorowy i może kojarzycie taką scenę, która została przedstawiona na obrazie Jana Motejki. Posłom, w większości przekupionym przez zaborców, zastąpił drogę, rzucając się na ziemię, poseł ziemi nowogrodzkiej, Tadeusz Rejtan, i pragnął w taki desperacki sposób nie dopuścić do rozpoczęcia Sejmu, powstrzymać przed podpisaniem haniebnych traktatów. To taka ciekawostka, warto znać ten obraz. Zaborcy oczywiście pragnęli utrzymać Polskę w słabości, hamować reformatorskie działania Stanisława Augusta Poniatowskiego, naszego ostatniego króla. Jak już wiecie, Polacy dążyli jednak do reform. Były one podejmowane. W 1787 roku, gdy Rosja i Austria zaangażowane były w wojnę z Turcją, w której obronie wystąpiły Prusy i Anglia, Polacy wykorzystali to, że ich sąsiedzi są zajęci innymi sprawami i zwołali Sejm czteroletni, wielki, o którym Wam mówiłam ostatnio przy Konstytucji 3 maja, który właśnie do uchwalenia Konstytucji doprowadził. Wkrótce doszło do drugiego rozbioru Polski dokonanego przez Rosję i Prusy w 1793 roku. Zaś w 1795 Austria, Rosja i Prusy podpisały traktat mówiący o trzecim rozbiorze. Państwo polskie przestało istnieć na mapie Europy. I w te zagadnienia wpisują się poprzednie tematy, które dla Was omawiałam. O Tadeuszu Kościuszce, o epoce oświecenia, czasach stanisławowskich, a także o Konstytucji 3 maja przy okazji święta, które dziś, gdy nagrywam tę lekcję dla Was, ma miejsce. Temat zaborów będę podejmowała w 5 klasie na lekcjach historii i wtedy uzupełnimy sobie informacje. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kwestię tego, jak Polacy starali się walczyć o niepodległość i wyzwolić spod jarzma zaborcy. Zacznę od tego, żeby przypomnieć Wam, co to jest powstanie. Powstanie to jest zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś innej grupy w obronie swojej wolności. Jest to taki zryw narodowo-wyzwoleńczy, bunt, chęć odzyskania wolności. No i nie można się dziwić, że w trakcie, gdy naród był pod zaborami, to miał plany wyzwolić się, więc organizował powstania. Powstanie, które tutaj pomijam, ale jest równie ważne jak powstanie styczniowe, jest wcześniejsze powstanie listopadowe i o nim też będziemy sobie rozmawiać na historii. Natomiast dziś chciałabym, żebyście tylko zapamiętali, że ono miało miejsce w dziejach Polski, upadło, nie udało się. Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada 1830 roku, a jego klęska wywołała liczne represje, czyli to, że naród polski pod rządami zaborcy był jeszcze bardziej ograniczany i prześladowany. Powstanie styczniowe rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, a więc ponad 30 lat po powstaniu listopadowym. Powołany wtedy do życia rząd narodowy wydał dekret, który wzywał do walki wszystkich Polaków. Mówi się o tym, że Polakom zabrakło silnego wodza, który poprowadziłby cały naród do walki. Dwa stronnictwa, które powstały wówczas, toczyły ze sobą spory i ta walka z zaborcą przybrała charakter partyzancki. Partyzancki, to znaczy tak działający samowolnie, nielegalnie, z ukrycia, trochę też nieprofesjonalnie,
na własną rękę, w sposób niezorganizowany. W październiku 1863 roku władzę dyktatorską objął Romuald Traugut, o którym dziś będę chciała z wami porozmawiać. Na wiosnę roku następnego został aresztowany, a następnie stracony. No i tu bardzo krótko przedstawiłam jego losy, ale zapoznam was bardziej z jego sylwetką. Po prostu chciałabym wam pokazać, jaki był koniec powstania styczniowego, bo ostatecznym ciosem powstaniu zadał ukaz uwłaszczeniowy z marca 1864 roku, który nadał, w wyniku którego nadano chłopom ziemię i odciągnięto ich od powstania, czyli Polacy stracili spore siły w postaci chłopów. Powstanie styczniowe było, i tak bym chciała, żebyście to zapamiętali, ostatnim zrywem narodowo-wyzwoleńczym Polaków w XIX wieku. I podobnie jak poprzednie próby odzyskania niepodległości, zakończyło się przegraną Polaków. Tysiące Polaków wywieziono na Syberię, język polski usunięto z urzędów i szkół, zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego. Przez lata właściwie trwała żałoba narodowa. Spora część społeczeństwa, to taka ciekawostka, nosiła czarne stroje na ten znak. W Polakach cały czas tliła się nadzieja i wiara w to, że kiedyś znów będą mieli swoje państwo. Udało się, wy wiecie, że to nastąpi w roku 1918, dojdzie do odzyskania niepodległości po I wojnie światowej. Więc wówczas dopiero Polacy w XX już wieku odzyskają niepodległość. To w takim dużym skrócie, ale chciałam, żebyście to mieli poukładane, żebyście widzieli, co po sobie następuje i do czego prowadzi. Mówię tu na dużym poziomie ogólności, ale wszystko będziemy sobie pogłębiać. Najważniejsze, żebyście mieli teraz taki zarys, a potem znali już szczegóły w kolejnych klasach na historii ze mną, mam nadzieję. Jeśli spojrzycie sobie w podręczniku na stronę 102, to zauważycie taki standardowy graf dotyczący wydarzenia i opatrzenie tego wydarzenia przyczynami i skutkami. Jaka była przyczyna wydarzenia, jakim było powstanie styczniowe w latach 1863-1864? Oczywiście jest to dążenie Polaków do odzyskania niepodległości. To jest główna przyczyna. Jakie były skutki tego powstania? No oczywiście śmierć wielu ludzi, śmierć wielu powstańców, konfiskata majątków uczestników powstania, represje kolejne, zsyłanie tysięcy Polaków na Syberię, plus utrata nadziei, wiary w możliwość odzyskania niepodległości. Tutaj dodatkowo też z podręcznika dowiecie się o podziemnym państwie. Państwo podziemne rzeczywiście istniało podczas powstania styczniowego, i oznacza to, że istnieli przedstawiciele, którzy działali w tajemnicy przed władzami rosyjskimi. Gdyby oni działali jawnie, to oczywiście groziłoby im aresztowanie, więzienie lub śmierć. Więc w podziemiu, to jest metaforyczne stwierdzenie, czyli w tajemnicy, nasze państwo polskie miało swoje władze, był to rząd narodowy. Na jego czele właśnie stanął Romuald Traugut i państwo podziemne miało swoich przedstawicieli w różnych częściach ziem Polski, miało swoich dyplomatów, też ci dyplomaci zabiegali o pomoc w innych państwach. Działały sądy, które karały zdrajców i szpiegów, były wyroki, które wykonywała tajna policja powstańcza. Wydawano też prasę i ulotki, dzięki temu informowano o tym, co się dzieje w trakcie powstania i nakłaniano innych Polaków, by do powstania się przyłączyli. Zorganizowano też pocztę, różne służby, które zapewniały łączność. Pobierano też podatki, żeby ten rząd narodowy był odpowiednio finansowany. Chciałabym właśnie, żebyście zapamiętali, czym jest państwo podziemne i jakie spełnia funkcje. I teraz bym chciała, żebyście spojrzeli sobie na ikonografię powstania styczniowego. Ja starałam się o tym wszystkim powiedzieć, ale jeszcze dopowiem, żebyście śledzili sobie oczkami. Strona od 100 do 101 i tam mamy informacje z obrazkami.
I zobaczcie, powstańcy styczniowi. Tutaj mamy informację, że oddziały powstańcze składały się z ochotników. I nie mieli powstańcy mundurów, zaznaczali swoją przynależność do wojsk polskich poprzez doczepianie do czapek metalowych orzełków lub biało-czerwonych kokard, czyli wykorzystywali symbole narodowe. I podstawowym uzbrojeniem były szable, kosy i strzelby myśliwskie. Tak można sobie wyobrazić powstańców styczniowych. Ta wojna partyzancka, o której mówiłam, też jest tutaj zilustrowana. Jest mowa o tym, że powstańcy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę partyzancką, czyli unikali wszelkich bitew, urządzali zasadzki, atakowali z zaskoczenia małymi oddziałami. Mimo że odnieśli wiele sukcesów w mniejszych potyczkach, no to oczywiście nie udało im się opanować żadnego większego miasta ani rozleglejszego obszaru. To tak można przełożyć to, co mówiłam o definicji słowa partyzancki na działania partyzantów w ramach wojny partyzanckiej. Wojska rosyjskie oczywiście były bardzo dobrze wyposażone i były silnym przeciwnikiem. Byli jednolicie umundurowani, posiadali bardzo dobrą jakościowo broń, byli wyszkoleni, ich służba była długoletnia, więc przewyższali powstańców doświadczeniem i skutecznością. I ten Romuald Traugut, który jesienią w 1863 roku, gdy powstańcy już byli bliscy porażki, stanął na czele powstania, co okazało się dobrym rozwiązaniem. Romuald Traugut posiadał duże doświadczenie wojskowe, wznowił działalność władz powstańczych w Warszawie i w kwietniu w 1864, gdy został aresztowany przez Rosjan, został też stracony i powstanie wkrótce upadło. I władze rosyjskie okrutnie rozprawiły się z powstańcami. Już o tym mówiłam, tutaj jeszcze przypomnę, skoro patrzycie na ikonografię. Skazywano powstańców na śmierć, więzienie, odbierano im majątki, zsyłano na wiele lat na Syberię, czyli odległe północno-wschodnie tereny Rosji, gdzie panował bardzo surowy klimat i znaczna część zesłańców umierała w czasie wędrówki z zimna lub wycieńczenia oraz chorób. I teraz kilka słów o Romualdzie Traugucie. Macie go kojarzyć jako generała i ostatniego dyktatora w powstaniu styczniowym. Od 1844 roku służył w armii carskiej, z której wystąpił. W czasie powstania styczniowego dowodził oddziałem powstańczym na Polesiu. Stoczył kilka zwycięskich i kilka przegranych potyczek. W sierpniu 1863 roku został mianowany generałem i komisarzem nadzwyczajnym do spraw zaopatrzenia z zagranicy. Wyjechał z kraju, przebywał podczas misji w zachodniej Europie z zadaniem rozeznania nastrojów i możliwości uzyskania pomocy dla powstania. I 17 października w 1863 roku objął dyktaturę powstania, zamierzał zreorganizować oddziały powstańcze, przekształcić je w regularne wojsko, odbudować władze powstańcze. Dekretem z 27 grudnia 1863 roku nakazał bezwzględną realizację polityki uwłaszczeniowej. Władzę objął jednak zbyt późno. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku został aresztowany, a 5 sierpnia 1864 roku stracony. To były informacje tak nadal z punktu widzenia powstania styczniowego. Natomiast co jeszcze warto wiedzieć? To, że urodził się w 1826 roku w Rzeczpospolitej, ale na terenach zagarniętych przez Rosję. Jego wychowaniem zajmowała się babcia i babcia właśnie uczyła go od najmłodszych lat miłości do ojczyzny, patriotyzmu, wiary, pobożności. Romuald Traugut był bardzo zdolnym, pilnym uczniem. To wszystko doprowadziło go do tego, że rozpoczął karierę wojskową w rosyjskiej armii. I tam został awansowany na stopień podpułkownika i po blisko 20 latach odszedł ze służby i osiadł w odziedziczonym majątku. Historyk profesor Andrzej Schwarz mówi o Romualdzie Traugucie, że łączył on ogromną religijność z poświęceniem dla ojczyzny.
i taki obraz przywódcy powstania styczniowego przekazywali wszyscy jego współpracownicy. Tak dodatkowo zdradzę wam, że istnieje takie opowiadanie, które mam nadzieję będziecie czytali w późniejszych latach edukacji polonistycznej, być może w liceum, czyli jeszcze daleka droga przed wami, żeby do niego dotrzeć, ale już dzisiaj chciałabym, żebyście wiedzieli, że istnieje. Eliza Orzeszkowa, autorka epoki pozytywizmu, napisała opowiadanie Gloria Victis. Gloria Victis tłumaczy się jako chwała zwyciężonym, bo właśnie mowa tutaj o powstańcach styczniowych i tam pojawia się postać Romualda Trauguta. I na dzisiaj już tyle. Załączę wam jeszcze film historyczny o powstaniu styczniowym. Warto wysłuchać, nie jest długi, a bardzo uzupełnia to, co wam tutaj dzisiaj opowiadam. I też postaram się znaleźć grę, żebyście mogli sobie o postaci Romualda Trauguta jeszcze wiadomości przyswoić. Więc bardzo wam dziękuję za lekcję. Pozostawiam wam 10 minut na notatkę, zapisanie tematu i właśnie zapoznanie się z dodatkowymi materiałami, które wam polecę. Do zobaczenia za tydzień.